Siemaczko, więc znowu z tej strony Minecraft. Dzisiaj będziemy grać w Ozzy Boy. A więc jak widzicie, widzowie, ostatnim razem byłem w kopalni, teraz też jestem w kopalni, zawsze będę w kopalni. I tak, jakby no, stwierdziłem, że zostawię ją na pewno na więcej odcinków, bo no nie przespeedranuję jej. A tu faktycznie sporo rzeczy się dzisiaj może dziać. Tutaj jeszcze mamy więcej żelaza. Myślę, że będziemy mogli zrobić sobie golema na przykład. O. Ty kurwo. Straszyć mi będzie. Dobra. W takim razie. W ogóle przypomniało mi się, że jakby ostatnim razem udało nam się znaleźć diamenty, nie? I jestem strasznie zszokowany. O, tu mamy złoto. I teraz wiecie, co jest kolejnym krokiem tak naprawdę w momencie, w którym się znajdzie diamenty? Kolejnym krokiem, po którym się znajdzie diamenty, nie, czekaj, krokiem po znalezieniu diamentów jest Nether. No, Nether. Chociaż przydałoby się, zanim pójdę do Netheru, mógłbym sobie tak naprawdę jakiś chociażby podstawowy schron zbudować, żeby móc przechować tak naprawdę te wszystkie skarby, które tutaj już udało mi się zdobyć. W ogóle, słuchajcie, to wiadomość. Zaczął się listopad. Wraz z listopadem zaczynają się nowe eventy. Powiem wam teraz top 10 eventów, które się zaczęły w listopadzie. Które się zaczną w listopadzie, które będą w listopadzie. Pierwszym eventem w listopadzie jest 1 listopada. Drugim eventem w listopadzie, pomyślelibyście pewnie, o, powiesz, że 2 listopada. Nie. Drugim eventem w listopadzie jest 11 listopada. Wiecie, niepodległość. O kurwa. Jeszcze Polska nie zginęła. Złoto. Ej, co nie, że to było crazy, że w momencie, w którym zabijałem creepera, zacząłem śpiewać hymn Polski? Czy wy myślicie, że to było strasznie szalone? Bo jeśli było takie szalone i wam się podobało, to powiedzcie w komentarzach. Wtedy będę częściej śpiewał jakieś pieśni patriotyczne. W porządku. Dużo żelaza, ale czuję, że ta kopalnia zbliży się ku końcowi. Bo chyba nic więcej tutaj nie znajdę. Bo to jest lawa tylko. Ale tam jeszcze coś widziałem chyba, tak mi się wydaje. O, tam coś jest jeszcze. Aha, tu jest woda. O nie, kurwa, mój kill-off. No, musiał sobie skraftować nowy. Czy mam crafting? Mam. Czy myślicie, że to pora na pierwszy diamentowy kill-off? Tak! Woohoo! 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 Mamy pierwszy diamentowy kill-off. Ej, a może zacznę grać... O! Dobra, słuchajcie, to jest fajna rzecz. Diamentowy kill-off. Wiecie, do czego mi się przyda? Właśnie do tego, żebym mógł obsydian wykopać.
a z obsydianu zrobić, wiecie, portal, tak? Dobra. W takim razie tutaj trochę przyblokuję wodę. Okej. Kopanie obsydianu faktycznie długo zajmuje, więc opowiem wam coś w trakcie tego. Dokończę wam opowiadanie o eventach. Jak mówiłem wcześniej, 11 listopada, tak? Niepodległość. Każdy z was musi to świętować. I jak się dowiem, że któryś z was tego nie świętował, to wtedy faktycznie mogę was zabić. Bo to jest bardzo ważne święto. Kolejne, co jest w listopadzie. No tak, wcześniej mówię, to był 1 listopad, czyli początek listopada. Mężczyźni aktualnie bawią się w coś takiego, że się nie masturbują po prostu przez cały listopad. Ale dla mnie listopad to jest po prostu zwykły listopad. Ja się nie bawię w takie rzeczy. I co? I co się jeszcze dzieje w listopadzie? W listopadzie mam urodziny. Będę miał swoje 16 urodziny. Więc też fajnie. W końcu będę mógł sobie zrobić prawo jazdy. W listopadzie jeszcze urodziny ma moja mama. W listopadzie ma urodziny mój kumpel. W listopadzie ma urodziny mój kuzyn. W listopadzie urodziny ma jeszcze moja jedna kumpela. I w listopadzie... czekajcie, ile potrzeba obsydianu do zrobienia portalu? Czekajcie, to jest... raz, dwa, trzy, cztery, pięć... 2, 2, 3, 3, tak? Czyli to jest 6 plus 4, czyli 10. Dobra, czyli jeszcze jeden. Okej. No. Więc jak mówiłem, jakby no, listopad fajny miesiąc ogólnie. Ale na pewno fajniejszym miesiącem będzie grudzień. Bo w grudniu święta i w ogóle... I w grudniu święta, i w ogóle, i w grudniu Sylwestra, i w grudniu grudzień. A wiecie, co jest w grudniu? Grudzień szybko przeplata. Trochę zimy. A wy powiedzcie mi w komentarzu, czy lubicie zimę? Czy zima oddaje, czy zima nie oddaje? Bo jak zima nie oddaje według was, to jesteście indywidualistami. A jeśli zima według was oddaje, to jesteście indywidualistami. Jesteście jedną z dwóch skrajności. A jeśli zima wam jest obojętna, to wtedy jesteście indywidualistami. Jesteście już troszkę mniej. W sensie już nie jesteście pomiędzy, w sensie w dwóch skrajnościach, tylko jesteście pomiędzy nimi. Jesteście tacy, sobie myślicie, że o, ja to będę taki inny. A powiedzcie mi, czy lubicie koty czy psy? Bo czy może lubicie wszystko? Gdzie ja w ogóle się kopię? Jakby tam nie ma przejścia nawet. Słuchajcie, jak już zebrałem ten redstone, to już trochę go zbiorę, bo może zacznę się uczyć technologii, wynajdę komputer. Może stworzę pierwszy komputer. O ty. Czy zabijanie umarłych jest morderstwem, czy zabijanie umarłych jest niczym?
Bo właśnie się tak zastanawiałem nad tym. Czy skoro na przykład ja jestem... skoro jestem, powiedzmy, pacyfistą, tak się to chyba nazywa, i nie lubię mordować nikogo, ale morduję umarłych, to czy ja jestem mordercą, czy jednak dalej pacyfistą, bo jakby umarli, to umarli. Tak się właśnie zastanawiałem. Ale w sumie, jakbym chciał naprawdę nie mordować nikogo, to powiem wam, że nikogo bym nie mógł zamordować. Ale niestety, jakby trzeba się bronić. Trzeba się bronić przed tymi, którzy mnie atakują. Myślę, że ta kopalnia dobiega końca, ale problem jest taki, że nie znam drogi powrotnej. Więc nie wiem, czy się nie wkopię do góry. Tylko zobaczmy, na którym jesteśmy poziomie. 10. Kurwa, tak nisko jestem. No dobra. Tak się chyba nie powinno robić. Bo tak mi się coś wyleje na głowę. Chyba nie powinno. Słyszę coraz bliżej skurwysynów. No dobra, jakby na razie nic mi nie grozi. Ogólnie to nie lubię ciemności. Jakby... ogólnie ludzie się boją różnych rzeczy, co nie? Niektórzy się boją ciemności właśnie. Niektórzy się boją po prostu jakichś potworów, którzy... O kurwa. Którzy nie istnieją. Które nie istnieją. Ale to chyba bardziej chodzi o to, że ludzie się boją tego, co jest w ciemności, niżeli samej ciemności. Ale... ja to ogólnie chyba... O kurwa, umieram. O, dobra, przeżyłem. Teraz może mi ktoś powiedzieć, gdzie zostawiłem swoją skrzynkę z rzeczami. Bo kompletnie nie wiem. Gdzie zostawiłem swoje posadzone... Ja mam pełne EQ. Coś trzeba wyrzucić. Będę mógł sobie zupę grzybową zrobić znowu. Ale... Królik. Dobra, ja muszę znaleźć... Ej, znalazłem swoją bazę! Wow! Ale super. Dobra. Tu mam swoją skrzynkę. Kiedy ja tyle redstone'a zebrałem? Ja nie wiem. Kto tu chodzi w ogóle? Czy ja mam jakieś... zwidy? Jak się mówi na zwidy, jeśli chodzi o słuchanie? Przesłuchy? Nie. Zsłuchy? A nie, no to się ma... To, aha, to się chyba mówi przesłyszałem się. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Okej. Okay. W takim razie ja wam pokażę teraz, jak się robi cool rzeczy. Cool rzeczy, czyli zbudowanie domu.
gdzie by tu zbudować dom. Ja myślę, że na wzgórzu. Znaczy nie, no nie, bez przesady, no nie będę wam ten, nie będę zanudzał budując dom. Tylko będę, w sensie zbuduję takie coś. Patrzcie, to jest coś, tylko sobie widok fajny obczaję. O, ten jest spoko. Tak. Albo nie. Zjebałem. O, tak. Tak. Tego nie. Taki, żeby to wyglądało tak w miarę sensownie. Tak. Tak. I tu powinno się już to zakończyć. Tutaj zrobimy wejście na drzwi. Spoko. O, tu tak. Tak. A może to zwykłym drewnem było ładniejsze, co myślicie? Ja myślę, żeby było ładniejsze. Dobra. W takim razie powiem wam tak. W następnym odcinku, bo ten już zaraz zakończymy, w następnym wybierzemy się do Netheru. Tylko szybko skończymy ten domek. Wybierzemy się do Netheru, bo będziemy potrzebować rzeczy do... Do czego się potrzebuje rzeczy w Netherze? Do tego, żeby dostać się do Endu chyba. W ogóle myślałem nad tym, żeby zrobić wszystkie achievementy, bo to by było całkiem spoko. Nie wiem, ile ich jest i ile one... W sensie, czy zdołam je wszystkie zrobić? Bo może być też tak, że nie. Ale zaraz się przekonamy. Dobra, to tak, zrobimy takie szybkie tutaj, tylko taki szybki myk. No, i to już wygląda super. No, i na przykład, i tu te ściany na przykład będą oknami, tak może. Nie wiem, coś tu wymyślę sensownego. A jak nie, to nie. A jak nie, to po prostu tu będzie wyglądało tak. O, jeszcze tutaj. No, będę musiał, dobra. Okej, w takim razie... O, ja już mogę tu położyć sobie łóżko. Patrzcie. To jest ten moment w życiu, w którym mam swój pierwszy taki schron, co prawda jeszcze niedokończony. Ale no. W takim razie. Zachód słońca oznacza koniec dnia. I zachód słońca, koniec dnia oznacza również koniec odcinka. Mogłem trochę zanudzić w tym odcinku, pewnie, bo za dużo ciekawego nie zrobiłem, ale mam nadzieję, że i tak wam się spodobał i że chcielibyście kolejny. Więc w takim razie trzymajcie się. Obiecuję, że następne odcinki będą naprawdę ciekawsze, tylko dokończę domek. I cześć, czołem, nara, gitara. Kolejny odcinek w środę. No. I może coś jeszcze wleci pomiędzy.
Yo, peace out.